Jedziemy w takim razie z kolejnym pojedynkiem. Wracamy do formuły K1. Kategoria wagowa do 56 kg. Jako pierwsza do klatkoringu Ladies Fight Night wejdzie reprezentantka klubu Phantom Gym and MMA Dublin, Urszula Mydłowska. Reprezentantka klubu Gym Fight Wrocław, Patrycja Krawczyk. Wracamy do K1, kolejny pojedynek, waga 56 kg. Niebieski narożnik, Urszula Mydłowska, na co dzień mieszkająca i trenująca w Irlandii zawodniczka, debiutuje na ringu zawodowym. A w narożniku czerwonym Patrycja Krawczyk, dosyć doświadczona już na zawodowej arenie, 5 zwycięstw w 2 walki zremisowane. Znana też z walk na galach Fight Exclusive Night, gdzie wygrywała z Aleksandrą Jursową i z Moniką Porażyńską. I Mydłowska bardzo dobrze rozpoczyna, narzuca swoje tempo walki, spycha Patrycję do narożnika. Nisko opuszczone ręce Patrycji Krawczyk. Zdecydowanie bardziej konwencjonalna, typowa postawa w stójce Uli Mydłowskiej. Mydłowska wykazuje gest, że chyba Paulina Krawczyk nie chce z nią się bić, ale widać teraz dziewczyny wymieniają spojrzenia. A trafiła tam Mydłowska w tej jednej wymianie. Zaśmiała się Krawczyk, ale zwykle tak jest, że to oznacza, że cios doszedł celu. Dokładnie, gra pozorów tak zwana. Teraz dobra kombinacja ze strony Krawczyk. Kilka low kicków zadanych przez fighterkę z Wrocławia. Nisko trzyma Krawczyk tą gardę i dosyć szeroko. Zobaczymy, czy to się na niej nie zemści. Kolejny mocny low kick i tam już skrzywiła się Mydłowska, przyjmując go. Być może to jest strategia, którą klub Gym Fight Wrocław opracował. Potknięcie Krawczyk. Oczywiście bez ciosu, nie po ciosie, więc w ogóle nieliczone. Dobry teraz low kick w wykonaniu Mydłowskiej. Jeszcze jeden low kick Krawczyk. No, bardzo agresywnie atakuje zewnętrznie tę kroczną nogę Mydłowskiej.
może nastawia się na później na kopanie w górę. Teraz wyłapane to kopnięcie przez Mydłowską. No widać, że wierzy w swoją szybkość i szybkość zadawanych ciosów Krawczyk. Jakby po prostu nakłaniała Mydłowską, żeby zadała cios, ona wtedy liczy na swoją kontrę. Krawczyk dosyć mocno wysunięta do przodu. Ucieka, nie daje się zepchnąć do narożnika Krawczyk. Mocne kopnięcie na żebra. Próba klinczu ze strony Krawczyk. I koniec pierwszej rundy. Ciekawy kontrast stylu w tej walce. Tak, jedna zawodniczka taka bardziej ułożona, która cały czas napiera do przodu i po drugiej stronie Krawczyk, która trzyma gardę dosyć nonszalancko, ale udaje jej się unikać tych ciosów. Krawczyk czaruje swoją stójką. Natomiast Mydłowska, tak jak powiedziałeś, prezentuje taki typowy, podręcznikowy styl walki. Trenerzy radzą swoim zawodnikom. Rafał Peterkiel jest na równiku Patrycji Krawczyk. Bardzo tytułowany zawodnik również. Prawda, sporo laurów na koncie tego pana. Runda druga. Runda druga się zaczęła. Rusza do ataku Krawczyk i ten klincz będzie musiał być zerwany. Jeszcze jedna mocna kombinacja, tym razem low kick wewnętrzny. Bardzo dobre wyczucie dystansu ma Krawczyk. Widać, że te ciosy Mydłowskiej, one są bardzo, bardzo dalekie sięgnięcia celu. Nawet kiedy Krawczyk wchodzi tak w dystans, i tak nie jest w stanie Mydłowska ukarać jej za to kilkoma celnymi, mocnymi ciosami. Kolejny klincz. Widać, że Krawczyk zaczyna narzucać swój styl walki. Wchodzi z tym ciosem, łapie od razu do klinczu, który następnie sędzia przerywa i bardzo dobre wykonanie teraz wysokiego kopnięcia w wykonaniu Krawczyk. No biorąc pod uwagę małe doświadczenie Mydłowskie, ja myślę, że taka rywalka jak Krawczyk i ten styl stójki, który ona prezentuje, jest bardzo, bardzo niewygodna. No na pewno. Jest to bardzo niestandardowa zawodniczka i ten rodzaj trzymania gardy i ta lewa ręka nisko opuszczona, która często gdzieś tam, prawda, karci Mydłowską, powoduje to, że ona przestaje po prostu wierzyć w swoje siły i możliwości. To te marsze do przodu Mydłowskiej naprawdę nie przynoszą efektu. Kolejny zewnętrzny low kick Krawczyk. Akurat w dłuższych spodenkach walczy Mydłowska, ale tamto udo jeszcze musi być mocno zaczerwienione. Teraz zepchnięta trochę do narożnika Krawczyk. Musi stamtąd uciekać. A nie była w stanie wywrzeć większej presji Mydłowska, żeby przytrzymać tę walkę w tej niebezpiecznej pozycji. Bardzo dobrze dystansuje Krawczyk prostymi ciosami, powodując, że Mydłowska w ogóle praktycznie nie może się zbliżyć do niej. Teraz kilka dobrych ciosów prostych, zarówno z dłoni, jak i ze stopy. Trzymają na dystans, odpycha tymi kopnięciami. Mydłowska widać, że nie wie, jak ugryźć swoją rywalkę.
Tak, trzeba powtórzyć to, że Krawczyk jest bardzo niewygodnym zawodnikiem i to widać, że nie leży Mydłowskiej, walka z nią. To też efekt małego doświadczenia Mydłowskiej. No, debiutuje, prawda, na ringach zawodowych. Toczyła jakieś amatorskie walki w Irlandii, o których nie wiemy zbyt wiele, ale no, na pewno ani tam nie mierzyła się z kimś o tak niekonwencjonalnej stójce, ani też wątpię, żeby w klubie miała sparring partnerkę. Chyba, że uda się gdzieś na drugą stronę Dublina do SBG, tam może z Conorem ewentualnie potrenować. Tak, to na pewno trzeba powiedzieć, że kobiety mają trochę trudniej w tym sporcie, ponieważ mniej ich trenuje, tak więc jeśli chodzi o sparring partnerów, to nie jest wcale prosta sprawa, żeby trener czy gym zorganizował, prawda, sparring partnerów na taką walkę. Też bardzo często, jak czytałem wywiady z zawodniczkami, które biją się dzisiaj na Ladies Fight Night, to był stały temat, że one w zasadzie to sparują z chłopakami w swoich klubach. Tak, no ja często też się spotykam i z koleżankami z MMA, które walczą i też mówią, że głównymi sparring partnerami to są koledzy z podobnych lub troszeczkę niższych wag niż one. Tańczy teraz na ringu Patrycja Krawczyk. No, widać bardzo dobrze, nawet ze złapaną nogą przez Mydłowską potrafiła tak się ustawić, że te ciosy proste dochodziły celu. Cały czas czaruje, cały czas markuje Krawczyk swoją rywalkę. Ale chyba Mydłowska nie daje się jej tak ustawić, jakby Krawczyk sobie tego życzyła. Gdyby tak było, mam wrażenie, że o wiele bardziej wyraźnie byłaby zaznaczona dominacja Patrycji Krawczyk w tej walce. Jeszcze raz próbowała przechwycić kopiącą nogę Mydłowska. Bardzo dobry teraz kolano, próba tego klinczu. I teraz ładnie odgryzła się Mydłowska ciosem prostym. Krawczyk się śmieje, udaje, że przyjęła to mocniej niż faktycznie było, ale nie oszukujmy się, ten cios musiała odczuć. No, czy dzięki temu będzie ostrożniejsza, czy nadal tak nonszalancko? Idzie do przodu Mydłowska, gdyby zachęcona swoimi atakami, ale teraz zupełnie bez przekonania ta kombinacja wyprowadzona i w powietrze. Pomimo, że panie obie mają podobny wzrost, to ewidentnie widać, że Krawczyk ma dużo większy zasięg rąk. Dużo łatwiej te ciosy dochodzą celu. No i świetnie bardzo operuje teraz prostym, podkreślając swoje słowa. Jeszcze raz sierp w kontrze Mydłowskiej, trochę tutaj ostudził zapędy Krawczyk. Seria mocnych low kicków, to już zapewne ostatnie akcje tej walki. Mydłowska, jak powiedziałeś, całkowicie bez przekonania. Widać, że nawet jak próbuje zaatakować tym podwójnym lewym i potem prawym, to wszystko ląduje w powietrzu i nie dochodzi w ogóle celu. No i koniec tej walki. Nie znalazła recepty na Patrycję Krawczyk, Urszula Mydłowska. Myślę, że się zgodzi ze mną, że ewidentnie wygrana Krawczyk. Tak więc przekazujemy głos do klatko ringu i werdykt sędziów. Za chwilę, moi drodzy, oczywiście werdykt. Już do nas pędzi. Za chwilkę poznamy werdykt kolejnej walki w formule K1 dzisiejszej gali Ladies Fight Night. Po raz kolejny sędziowie punktowi zatrudnieni do pracy w składzie Rafał Lasota, Tomasz Chabowski, Piotr Snopkowski.
A która z zawodniczek opuści nasz klatko ring ze zwycięstwem? Dowiemy się już za chwilę. Jednogłośną decyzją sędziów pojedynek zwycięża Patrycja Krawczyk!